Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, z tej strony Marcin. Kolejne zdania z książki Teraz matura z poziomu podstawowego, dział liczby rzeczywiste, zestaw C. Zadanie pierwsze jest następujące. Wykaż, że, czyli coś, czego nikt nie lubi, dla dowolnej nieparzytej liczby naturalnej n liczba 2x² plus 4x plus 10 jest podzielna przez 8. Dobra, oczywiście jeżeli Ci się podoba, jak tłumaczę, śmiało napisz mi o tym w komentarzach, łapki w górę, jeżeli Ci się podoba, no i zaczynamy. Kiedy jakaś liczba jest podzielna przez 8? No jeżeli możemy zapisać ją jako 8 razy jakieś wyrażenie, które oczywiście należy do liczb naturalnych, tak? Razy coś tam. Ok? I w ten sam sposób będziemy chcieli sobie to zapisać, ale my wiemy, że liczba x jest nieparzysta. To w jaki sposób zapisać x jako nieparzystą? No, x równa się 2n plus 1, gdzie oczywiście n należy do liczb naturalnych. Jak za n postawicie 0, to wyjdzie 1, za n postawicie 1 wyjdzie 3, za dwójki 5, później 7, 9, 11, 13, 15 i tak dalej, tak? Ponieważ liczba 2n to jest liczba parzysta, no bo 2 razy coś to jest parzyste. Jak dodamy 1, to jest nieparzyste. I teraz właśnie w miejsce tych xów, które tu stoją, czyli tutaj podstawimy sobie 2n plus 1 i tutaj podstawimy sobie też 2n plus 1, ok? Czyli było tak, 2x², czyli będzie 2 razy kwadrat plus 4 razy x, czyli 4 razy 2n plus 1 i jeszcze plus 10. Ok? Dobra. Teraz tak, oczywiście najpierw potęgowanie, czyli dwójkę sobie przepisuję. Tu jest z uskróconego mnożenia a plus b do kwadratu to jest a kwadrat, czyli pierwsza liczba do kwadratu to jest 4n kwadrat, tak? Bo 2 do kwadratu 4, n do kwadratu n plus 2ab, czyli 2 razy a, czyli 2n to jest 4n i razy b, czyli 1 to jest dalej 4n, no i oczywiście plus b kwadrat, czyli 1. Dodać 4 razy 2n, 8nów, no i 4 razy 1 to jest po prostu 4 i jeszcze ta 10 jest przepisana. Pozbywamy się nawiasu, czyli będzie tak, 2 razy 4 to jest 8n kwadrat. 2 razy 4n to jest 8n, ale jeszcze od razu dodamy 8n, czyli będzie 16nów. 2 razy 1 to jest 2 plus 4, 6 plus 10, 16. I teraz co? Ja to mogę zapisać w postaci 8 i oczywiście 8 przed nawias. n kwadrat plus 2n plus 2. Jest zapisane 8 razy coś? Czyli z tego wynika, że ta liczba jest podzielna przez 8, a więc ta wyjściowa jest podzielna przez 8, jeżeli x jest liczbą nieparzystą. Co należało dowieść. Oczywiście z tym komentarzem, tak? Że skoro mamy 8 razy jakąś liczbę naturalną, bo n jest naturalne, n do kwadratu też jest naturalne, 2 razy n jest naturalne, no to jak dodamy 3 naturalne, to wyjdzie liczba naturalna, tak? Tu w nawiasie liczba naturalna, bo nie ma ułamków, a n jest naturalne. Mam nadzieję, że jasne. Jak coś, śmiało w komentarzach pytajcie, a łapki w górę jeszcze raz, prośba wielka, gorąca, jak się podoba. Zmykam do drugiego. Cześć.